Z uwagi na to, że mija miesiąc od orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w przedmiocie uchylenia artykułu 26 i 27 ustawy Prawo łowieckie dotyczących tworzenia obwodów łowieckich i podziału obszaru województwa na obwody łowieckie, doszedłem do przekonania w porozumieniu z redakcją Dziennika Łowieckiego, że powinna toczyć się dyskusja wśród myśliwych, sympatyków łowiectwa na temat przyszłej regulacji ustawowej, z uwagi na to, że Trybunał Konstytucyjny przed ogłoszeniem orzeczenia o niezgodności wymienionych przeze mnie przepisów stwierdził, że należałoby wszystkie przepisy ustawy Prawo łowieckie znowelizować i dostosować do wymogów ustawy zasadniczej oraz do wymogów orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. I w związku z tym, żeby ta dyskusja była obfita i szeroka, przygotowałem braci Myśliwskiej projekt rozdziału ustawy Prawo łowieckie zatytułowany Obwody łowieckie. Istotą tego projektu jest przede wszystkim wykazanie i poddanie pod dyskusję zapisów zawierających się w jednostkach redakcyjnych, ustępowych, punktowych i literowych, jak to wynika z zasad techniki prawodawczej. I zawarte są tam treści mówiące o tym, żeby uszanować prawo własności, istotę własności właścicieli nieruchomości rolnych i leśnych, tryb konsultacji z tymi osobami będącymi właścicielami, jak również wskazać organy właściwe w tych sprawach. Zmienić, powiedzmy, tryb zawierania umów dzierżawnych, poprzedzić go konsultacjami społecznymi, wskazać na szereg wyłączeń, powiedzmy, dotyczących niewydzierżawiania obwodów łowieckich, jak również wskazać tryb postępowania administracyjnego w przedmiocie wypowiedzenia umów dzierżawy, jak również dopuścić możliwość wydzierżawienia obwodów łowieckich podmiotom innym niż koła łowieckie bądź zarządcy obwodów łowieckich, innym podmiotom, jeżeli te nie są zainteresowane wydzierżawieniem terenów na obwody łowieckie. I przede wszystkim istotą tego projektu, który jest wstępnym opracowaniem nadającym się do dyskusji, po to, żeby koledzy myśliwi, sympatycy łowiectwa mogli się wypowiedzieć nad tym dokumentem i zaprezentować swoje argumenty, jaki by widzieli w Polsce model łowiectwa. I stąd, powiedzmy, propozycja moja i oczywiście redakcji Dziennik Łowiecki, żeby toczyła się szeroka społeczna dyskusja na temat, powiedzmy, jednego z podstawowych elementów modelu łowiectwa, czyli obwodu łowieckiego. Jaki ma przyjąć kształt? Co zrobić, żeby zachować gwarancję nienaruszalności istoty prawa własności i po to, żeby te istotne, powiedzmy, regulacje służyły rozwojowi łowiectwa i prawidłowej gospodarce populacjami zwierząt łownych. Jeżeli chodzi o ten projekt, powiedzmy, który jest prezentowany na forum Dziennika Łowieckiego i portalu Łowiecki, to przede wszystkim istotą są takie następujące propozycje rozstrzygnięć. A zatem trzeba pamiętać, że obwody łowieckie w rozumieniu tego projektu i obowiązującego dotychczas aktualnie prawodawstwa tworzy Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Dalej ustawodawca wskazuje, że właściwym do podziału obszaru województwa na obwody łowieckie, czy leśne, czy polne, to już jest nieistotne, jak się one nazywają w tym momencie, jest samorząd województwa. I przede wszystkim w projekcie zawarte jest tryb konsultacji, przepisy dotyczące trybu konsultacji społecznych, po to, żeby wskazane podmioty, takie jak dyrektor regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, samorządy powiatowe, samorządy gminne, izby rolnicze, spółki złożone z właścicieli
nieruchomości rolnych i lasów prywatnych mogły się wypowiedzieć na temat przeznaczenia terenów na obwody łowieckie i wskazać swoje sugestie i propozycje. Projekt zawiera także i w tym zakresie nową co do konsultacji, że można je składać drogą za pośrednictwem poczty elektronicznej, za pośrednictwem innych środków elektronicznych czy ustnie do protokołu, a zatem w takim trybie, jak jest również przewidziane do tego typu działań w przepisach kodeksu postępowania administracyjnego. Projekt również zawiera przepisy nakładające obowiązek na samorząd województwa do wyłożenia istotnych dokumentów w sprawie, powiedzmy, konsultacji w przedmiocie tworzenia czy podziału województwa na obwody łowieckie. A zatem są tu zachowane gwarancje dla tych, którzy się powinni wypowiedzieć i którym po prostu zależy na prawidłowej gospodarce populacjami zwierząt łownych i oczywiście ochrony tych populacji, która jest istotnym, niezbędnym elementem gospodarki łowieckiej. Projekt również zawiera, powiedzmy, obowiązek udzielenia informacji podmiotom, które uczestniczyły w procesie konsultacji społecznych, które uwagi zostały uwzględnione, a które nie. Projekt również zawiera, że przygotowanie projektu uchwały o podziale województwa na obwody łowieckie powinien zawierać uzasadnienie. A zatem w uzasadnieniu samorząd województwa, mamy tu na myśli oczywiście Sejm, który będzie podejmował przedmiotową uchwałę, musi uzasadnić, dlaczego jedne argumenty uwzględnił, drugim nie dał wiary i odrzucił. A zatem osoba uczestnicząca w konsultacji czy członkowie społeczności lokalnych, tych regionalnych, wojewódzkich, powiatowych czy gminnych mają posiadać taką informację. A zatem są to istotne elementy, na które zwracał Trybunał, powiedzmy, Konstytucyjny uwagę, mówiąc, że gwarancje społeczne w tym kontekście podejmowania rozstrzygnięć, powiedzmy, o podziale powinny być uwzględnione. Projekt również zakłada przepisy mówiące o tym, kiedy, powiedzmy, obszar nieruchomości rolnej może być wyłączony z użytkowania łowieckiego, a mianowicie mówi się tutaj o miejscach kultury religijnego i pochówku. Mówi się tutaj, powiedzmy, o gospodarce warzywnej, ogrodowej, powiedzmy, ogrodzonej. Mówi się tutaj o sadach ogrodzonych. Projekt również przewiduje wyłączenie obszarów, na których jest uprawiana gospodarka rybacka, które też są ogrodzone. A zatem mówimy, zawiera pierwsze nowum i wyłączenia. Projekt również zawiera, że można wypowiedzieć umowę dzierżawy i właściwymi podmiotami do wypowiedzenia jest marszałek województwa i regionalny dyrektor lasów państwowych. A zatem w takich przypadkach, gdy podmiot wydzierżawiający narusza zasady gospodarki łowieckiej, przekracza plany i narusza, mówiąc krótko, przepisy prawa łowieckiego w tym zakresie. A zatem projekt również zawiera takie regulacje, które kiedyś były w rozporządzeniu o kategoryzacji obwodów łowieckich. A mianowicie tam, gdzie się wyznacza komisję do oceny danego terenu jako obwodu łowieckiego, nadania jej kategorii i przede wszystkim zawiera tryb administracyjny postępowania w tych sprawach. Te wymogi, jak nakazuje nam Konstytucja Orzecznictwa Trybunału, powołania takiej komisji powinny być określone w ustawie, a nie w rozporządzeniu. Konstytucja nam w tym zakresie powiada, że tutaj w rozporządzeniu, w akcie podustawowym może być określony tylko sposób postępowania. Zatem te wymogi muszą być określone w ustawie. De facto projekt zawiera tylko praktycznie jeden przepis upoważniający ministra środowiska do przekazywania w zarząd obwodów łowieckich wyłączonych z wydzierżawienia. I w związku z powyższym jest to wystarczające i skuteczna propozycja regulacji prawnej, dlatego że nie ma potrzeby w tym zakresie dość istotnych zmian. Projekt zakłada jeszcze jedno, powiedzmy, nowatorskie rozwiązanie, być może, które będzie krytykowane przez wielu, a mianowicie jest to propozycja wydzierżawiania terenów na obszar obwodów łowieckich na okres 30 lat. Dlaczego taki okres? Ano dlatego, że wtedy można racjonalnie prowadzić gospodarkę łowiecką, można w sposób jasny i precyzyjny chronić zwierzynę łowną i przede wszystkim planować długofalowo rozwój poszczególnych populacji, powiedzmy, wykorzystywanych w działalności gospodarczej łowieckiej. I mogą też również funkcjonować wątpliwości co do rozliczeń.
niezrealizowanie rocznych łowieckich planów hodowlanych. Ale przede wszystkim zaproponowałem rozwiązania takie, które dotychczas obowiązywały, z tą świadomością, żeby koledzy myśliwi i sympatycy łowiectwa, którzy chcą się włączyć do tej szerokiej dyskusji zapoczątkowanej przez Dziennik Łowiecki, mogły się na ten temat wypowiedzieć. I jeszcze jedną intencją, powiedzmy, przygotowania tegoż projektu było jedno. Oczekujemy od organu konstytucyjnego państwa, jakim jest minister środowiska, żeby podjął szybką pracę nad projektem kompleksowym ustawy łowieckiej. Miejmy nadzieję, że to nastąpi, jeżeli, powiedzmy, partie społeczne, społeczności myśliwskiej, sympatyków łowiectwa, ludzi związanych z ochroną przyrody, bo łowiectwo jest elementem, powiedzmy, istotnym tej ochrony przyrody, będą na ten temat dyskutować i będą po prostu mówić o potrzebie, powiedzmy, nowych regulacji. Dalej chciałoby się jeszcze zmobilizować, powiedzmy, samorząd korporacyjny myśliwych, jakim na dzisiaj w obowiązującym stanie prawnym jest Polski Związek Łowiecki, po to, żeby też podjął działania, powiedzmy, nad regulacją. Bowiem związek nie jest, jak powiedział Trybunał, stowarzyszeniem, tylko jest podmiotem korporacyjnym zrzeszającym ludzi chcących uprawiać łowiectwo i wykonuje zadania z zakresu administracji publicznej. A zatem te ustawowe zadania nałożone na związek przez ustawodawcę predysponują Polski Związek do tego, żeby szybko podjął tę pracę. Bowiem po orzeczeniu Trybunału i po ogłoszeniu jego wyroku w przedmiocie niekonstytucyjności artykułu 26 i 27, trzeba sobie powiedzieć jednoznacznie, 18 miesięcy, na które wskazał Trybunał, a zatem czas do opracowania nowych przepisów w tym zakresie, to jest czas niewielki. Nim przejdziemy fazę opracowania projektu, nim przejdziemy fazę opiniowania projektu, nim on zostanie zaakceptowany ewentualnie przez Radę Ministrów, jeżeli będzie to ścieżka rządowa, to upłynie co najmniej rok, nim to zostanie skierowane do Sejmu. A zatem czasu pozostaje niewiele. I w związku z powyższym myślę, że idea, inicjatywa, powiedzmy, Dziennika Łowiecki w tym zakresie, w mojej ocenie jest bardzo cenna i należało, powiedzmy, dać braci myśliwskiej projekt dokumentu do dyskusji. Ja jestem świadomy, że nie jest to jeszcze idealny dokument, jest to propozycja pewnych rozwiązań prawnych, nad którymi łatwiej będzie dyskutować. I chciałoby się, żeby w ramach tej dyskusji szeroko, merytorycznie, wskazując na wszystkie aspekty, wypowiedzieć się, jakiego modelu łowiectwa w Polsce chcemy, co oczekujemy od administracji publicznej, czego oczekujemy od korporacji Polski Związek Łowiecki, czego oczekujemy od polskiego prawodawcy w przedmiocie ustawodawstwa łowieckiego.